To niezwykły dzień, kiedy na ulice naszych miejscowości wychodzą tysiące odświętnie ubranych ludzi i prywatną, a czasem intymną, kwestię wiary przekształcają w jej publiczne wyznawanie. Tym razem 8 czerwca w pełnym słońcu spotkaliśmy się na ulicach Łomży. Jedna z większych procesji formuje się tradycyjnie w parafii Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Siostry i bracia, przygotowując się do słowa, które chciałbym dzisiaj skierować w tę uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Boże Ciało do nas tu zgromadzonych, pomyślałem sobie o takim kluczu trzech kwestii, które chciałbym poruszyć. Dzisiaj mamy Boże Ciało, więc centralnie głównym tematem jest Eucharystia. Ale dzisiaj mamy także wyjście z Kościoła i pójście na drogi, na ulicę naszej miejscowości, tak, naszego miasta. Więc drugi temat to jest droga. A trzeci temat związany jest z tym, co znajdziemy na ołtarzach, idąc w czasie procesji Bożego Ciała. Przeżywamy bowiem od grudnia, od pierwszej niedzieli Adwentu, rok duszpasterski pod hasłem Wierzę w Chrystusowy Kościół. I tytuły ołtarzy, które będziemy mijali, to będzie Wierzę w jeden Kościół, Wierzę w święty Kościół, Wierzę w powszechny Kościół i Wierzę w apostolski Kościół. Czyli te cechy, te przymioty Kościoła, które za chwilę wymienimy, wyznając naszą wiarę. Tak więc mamy trzy momenty. Droga, Eucharystia oraz Kościół. I spróbujmy nałożyć taką siatkę, taki sposób myślenia na Eucharystię i na Kościół, wychodząc najpierw od kwestii najbardziej prozaicznej, jaką jest droga. Jaką jest droga? Jest takie przysłowie rzymskie, starożytne przysłowie, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. I ono ma dzisiaj dla nas charakter symboliczny, dlatego że dla nas, dla ludzi wierzących w Pana Jezusa, dla ludzi z Kościoła rzymskokatolickiego, centrum naszej wiary jest Rzym. Tak? Wymieniamy w mszale, za chwilę wymienimy imię papieża, biskupa Rzymu. To jest to odniesienie nasze. Ale siostry i bracia, to sformułowanie nie zawsze miało sens tylko i wyłącznie duchowy, religijny jak dzisiaj. To sformułowanie miało sens dosłowny. Za 2 tygodnie lecimy z grupą pielgrzymów od nas z parafii do Libanu. I w ramach tego pobytu będziemy też w starożytnych miastach Tyr i Sydon. To są miasta, w których był także Jezus ze swoimi uczniami. On tam przychodził z Galilei, z Nazaretu do Tyru i Sydonu jest około 100-150 kilometrów, więc niedaleko, na północ idąc, tak? Z obecnej Ziemi Świętej, na północ do Libanu. I kochani, tam jak będziemy, to będziemy chodzić po drogach, rzymskich drogach, sprzed 2000 lat. Po tych drogach, w niektórych odcinkach, dokonuje się do dzisiaj ruch kołowy, jeżdżą po nich samochody. Są to drogi zrobione przez 2000 lat temu przez Rzymian z potężnych głazów, pół metra na metr, na 1,20 m, tak poukładanych, że po 2000 lat jeszcze do dzisiaj drogi służą. Te drogi rzymskie służą, tak? Są dobre. Więc siostry i bracia, droga. Kilka cech, które chciałbym wymienić, a później zastosować do Eucharystii i do Kościoła. Po pierwsze, droga nie jest niczym przypadkowym, nie bierze się znikąd. Drogę trzeba zrobić. Drogę trzeba zrobić. Same to są ścieżki leśne, wydeptane przez zwierzęta. Ale ludzkie drogi to jest owoc wysiłku intelektu, wysiłku pracy człowieka. Ludzkie drogi są efektem czegoś planowanego. Drugi element. Drogi służą czemuś, prowadzą nas do jakiegoś celu. Nikt nie buduje drogi donikąd. Tylko w piosenkach są drogi donikąd, tak? A normalnie droga służy temu, aby gdzieś się udać. Z jednego miejsca do drugiego miejsca, tak? To jest drugi element. Trzeci element. Nie budujemy drogi dla jednego człowieka. Budujemy drogę, żeby służyła ludziom. A więc droga jest miejscem spotkania się między różnymi ludźmi. Ludzie się spotykają na drodze. I czwarty element, siostry i bracia. Droga nie skupia się na samej sobie. Droga prowadzi do celu. Droga prowadzi tylko i wyłącznie do celu. Ona jest po to, żeby po niej dotrzeć tam, gdzie chcemy dotrzeć, tak? I siostry i bracia, spróbujmy te cztery elementy. Ma swojego twórcę, spotkanie, prowadzi do celu i nie skupia na sobie, zastosować teraz do Eucharystii, tak?
siostry i bracia, jeśli droga jest owocem ludzkiego intelektu, to bardzo prosty przykład. 100 lat temu przejeżdżaliśmy przez góry, wijąc się po serpentynach górskich, tak? Od jakiegoś czasu robimy tunele w górach. I odcinek drogi z jednej strony gór Alp na drugi, który pokonywaliśmy, nie wiem, w 3-4 dni, dzisiaj przejeżdżamy w 3 godziny albo w godzinę pod górami. Droga to jest coś, co pokazuje nasze dzisiejsze zdolności. Siostry i bracia, Eucharystia jest także czymś, co Chrystus dał nam jako właśnie taki element, że On jest najlepiej dostosowany, najlepszy dla nas do tego, żeby się z Nim spotykać. Eucharystia jest najlepszym darem, jaki mógł dać Chrystus. Wiecie, jak czytałem kiedyś różne starożytne tradycje religijne na przykład, to wśród misteriów, na przykład greckich, były takie obrzędy łączności z Bogiem, że człowiek stawał, a zabijano zwierzę i oblewano go gorącą krwią na przykład. My mamy gest o wiele prostszy, o wiele bardziej prozaiczny gest, codzienny gest, kawałka chleba. Ten kawałek chleba to najlepszy sposób, jaki Pan Bóg uznał za możliwość spotykania się z nami. Najprostszy, najbardziej prozaiczny, najbardziej dostępny, najbardziej adekwatny dla nas, jako ludzi. Siostry i bracia, ten sam schemat, ten sam element chciałbym, żebyśmy zastosowali do Kościoła. Musimy, myśląc o Kościele jako wspólnocie wierzących, próbować także myśleć, że Kościół jest najlepszym pomysłem Pana Boga na to, żeby się z Nim spotkać. Nie jest idealny, bo my go tworzymy, ale jest najlepszy od strony Pana Boga. Tak jak z drogami. Droga jest taka, jaką stworzą ludzie. Jeśli postarają się, jak ci Rzymianie sprzed 2000 lat, i zrobią konkretną, no to służy przez stulecia, przez tysiąclecia, tak? A jeśli ludzie zrobią tak, jak my robimy się, nie na asfalty, zimą lane, na wiosnę poprawiane, to tak jest i z Kościołem. To my jesteśmy Kościołem. Jacy my jesteśmy? Z naszymi blaskami i cieniami, sukcesami i porażkami. Taki jest Kościół. Ale to jest ciągle najlepszy pomysł Pana Boga, najlepszy dar Pana Boga. On w to wierzy. My niejednokrotnie tracimy w to wiarę. My niejednokrotnie poddajemy się zwątpieniu. Ale Pan Bóg ciągle w to wierzy. Że Kościół jest najlepszym sposobem na to, możliwym, żebyśmy się z Panem Bogiem spotykali. Kochani bracia i siostry, drugi element. Droga nie skupia na samej sobie. Droga prowadzi do celu. Eucharystia też nie powinna nas skupiać na samej sobie. Dobrze, że się modlimy, dobrze, że adorujemy, ale Eucharystia jest pokarmem na drodze do celu. Dzisiaj pierwsze czytanie o tym bardzo mocno mówiło, tak? Pierwsze czytanie. Pan dał wam pokarm na drodze z domu niewoli do domu wolności, do ziemi obiecanej. Eucharystia jest dla nas absolutnie czymś koniecznym. Siostry i bracia, nie przyjmować komunii, będąc ochrzczonym, będąc katolikiem, to jak kupić samochód i go nigdy nie zatankować. Może sąsiadom opadnie szczęka, jak kupisz coś fajnego, ale po tygodniu czy po dwóch powiedzą jakiś idiota, kupił, a nie jeździ. I tak jest z Eucharystią. Eucharystia jest jak, przepraszam za porównanie, jak zatankowanie. Jak nie spożyjesz ciała Pańskiego, nie masz szansy, żeby żyć Pańskim życiem, tak? No nie ma takiej możliwości. Nie zatankujesz, nie pojedziesz. Nie spożyjesz Eucharystii, nie trafisz do celu, nie dojdziesz. Musimy sobie to uświadamiać. Wiecie, siostry i bracia, musimy próbować żyć Eucharystią codziennie. Papież Jan Paweł II, święty Paweł II, napisał taką encyklikę o Eucharystii i Kościele i ona, pierwsze zdanie brzmi: Ecclesia de Eucharistia vivit. Kościół żyje dzięki Eucharystii. Nie ma Eucharystii, nie ma Kościoła. Nie ma Eucharystii w moim życiu, nie ma siły do tego, by zmierzać do celu. I Kościół tak samo, siostry i bracia, Kościół tak samo jako wspólnota służy tylko i wyłącznie temu, żeby dojść do celu. Nie może skupiać na samym sobie. Nie może skupiać się na samym sobie. My wszyscy tu obecni musimy mieć świadomość, że chodzi o Jezusa. Siostry i bracia, droga to miejsce spotykania się z innymi ludźmi. To nie jest miejsce
takie, wiecie, dla samotników, tak? Droga to jest coś, gdzie jak jest porządna droga, ciągle ludzie się mijają ze sobą. Czyli droga to jest powołanie do wspólnoty. Tak samo w Kościele, Eucharystia i w Kościele tak samo. Eucharystia to jest ogromne zaproszenie do wspólnoty. Jak ten chleb, co łączy złote ziarna, tak niech złączy miłość nas ofiarna. Kurczę, śpiewamy to już pewnie ze 100 lat albo i więcej i jakoś tego nie czujemy. Wiecie, ja już mówiłem na poprzedniej mszy świętej, powiem teraz. Czasami tak patrzę, siedzę w konfesjonale, jak usiądę przed mszą, dlatego czasami nie wychodzę przed mszą, tylko dopiero jak się zacznie msza. Siedzę w konfesjonale, patrzę, jak wy wchodzicie do kościoła. Siedzę tam z tyłu i patrzę. Wchodzi ktoś, siedzi w ławce dwie osoby. Ktoś podchodzi delikatnie, tak wiecie, jak jeżdżą, kot do jeża, za ramię, że chciałby usiąść, spojrzenie pełne jakiejś takiej agresji. No kurczę, to po co iść do kościoła? Jak ci przeszkadza ktoś obok ciebie, że usiadł obok ciebie w kościele? Na mszę przyjść i się wkurzać, palcem odpychać, ja to widziałem u nas tutaj, palcem odpychać kogoś przed sobą albo parasolką. Widziałem taką panią, szła do Komunii Świętej, parasol pod pachą, do tyłu wyciągnięty jak najdalej, żeby nikt nie podszedł, a ręka z przodu wyciągnęła z palcem, żeby odepchnąć przed sobą. Ja zakładam, że to choroba, coś z głową nie tak, rozumiecie? Ale nie możemy takiej duchowości uprawiać, przyjmując Komunię Świętą. Komunia Święta nas zmusza do budowania relacji. Jezus mówił prosto z mostu. Przyjdziesz złożyć swój dar, wiesz, że twój brat ma coś przeciwko tobie, idź, pojednaj się z bratem, a później przyjdź do kościoła się modlić. I to jest bardzo ważny wymiar naszego życia. I tak samo jest ksiądz z kościołem. My, będąc wspólnotą kościoła, my, członkowie jednego ciała Jezusa Chrystusa, bo On jest kościołem, nie możemy sobie mówić, jesteście mi niepotrzebni. Nie możemy żyć dla siebie samego tylko i wyłącznie w kościele i zamykać się i izolować od innych. Święty Paweł mówił prosto. Nie może powiedzieć ręka, nodze, nie potrzebuje ciebie. My wszyscy jesteśmy ciałem Chrystusa. Jego ciałem. On jest naszą głową. I nie możemy, na miłość boską, nie możemy zachowywać się tak, jakby nas cieszyły porażki przegrane innych. Nieważne księży, proboszcza, wikarych, nieważne. Jak ksiądz siedzi w konfesjonale i odchodzi od konfesjonału ktoś, kogo ksiądz nie mógł rozgrzeszyć, to nie tylko ten, kto odchodzi, płacze, ale i ksiądz płacze. Jak nie, to niech nie siada do konfesjonału. Podkreślam słowo, nie mógł rozgrzeszyć. My razem jesteśmy wszyscy. Razem, dla siebie, wspólnie, wespół. I to jest siostry i bracia, to jest, siostry i bracia, to, co powinno nas łączyć w Kościele. Po liturgii słowa mieszkańcy naszego miasta wraz ze wspólnotą Kościoła uczestniczyli w procesji eucharystycznej kierującej się do czterech ołtarzy. Ulicą Mickiewicza w kierunku Szkoły Podstawowej nr 7, ulicą Moniuszki, Spółdzielczą, ulicą Broniewskiego do ulicy Bema, ulicą Bema, następnie dalej ulicą Prusa do Alei Jana Pawła II, następnie Aleją Jana Pawła II do Ołtarza Papieskiego. No bardzo ważne, bo jesteśmy wierzącymi osobami. Bo to jest na to, zawsze co roku przychodzimy i w Boga się wierzy i zawsze tak, zawsze jest. No. Co roku to samo nasze jest. Tutaj kwiatki sypie, chcemy zobaczyć, bo się kocha wnusie i się im pokazuje, żeby wiarę Boga. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało, jest jednym z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Choć świadomość niezwykłego cudu przemiany, konsekrowanego chleba i wina w rzeczywiste ciało i krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa, jednak trzeba było czekać aż 10 stuleci, zanim zewnętrzne przejawy tego kultu powstały i zadomowiły się w Kościele katolickim.